Kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku, a mianowicie będzie o nowościach, czyli takich rzeczach, które ostatnio nabyłam i chciałabym Wam tu opowiedzieć o jednym zapachu, który chodziłam, żeby dostać i porównać go do bardzo słynnego zapachu, więc zostańcie ze mną. Zapraszam Was zatem serdecznie na następny odcinek. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny, a mianowicie poświęcony tu perfumom, które są bardzo sławne, słynne, bardzo takie popularne tutaj na internecie dla wszystkich właśnie tutaj zwolenniczych perfum, a mianowicie perfumy, które biją rekordy popularności kupowania, powiem Wam tak, bo każdy się nimi interesuje, jest taki hype teraz na nie, a mianowicie perfumy Baccarat Rouge. Tutaj z MFK, czyli Maison Corcusian, Francis Corcusian. Słuchajcie, ja słyszałam o tych perfumach długo wcześniej. One mnie, że tak powiem, nie bardzo kusiły, ze względu na to, że nie był mój typ, ale wydaje mi się, że do pewnych perfum trzeba dojrzeć i słuchajcie, w związku z tym, że każdy w perfumerii, w której pracuję, pyta o te perfumy, niestety one są wycofane tutaj z mojej perfumerii, także pewne nabytki Corcusiana tutaj niestety nie są jakby dla mnie już taką codziennością, czyli nie mam ich na co dzień, no ale w związku z tym, że bardzo dojrzałam do tych perfum i lubię, może to też jest ten hype, nie wiem, się tu mi udzielił, postanowiłam zrobić taki odcinek wąchając je na co dzień i porównać do DU, czyli tutaj do Red Temptation, słuchajcie, Zary. Ja kupiłam tą największą butelkę, czyli 80 ml. Słuchajcie, tu jest taki hype na niej, ja nie wiem jak jest w Polsce, ale po prostu te perfumy są rozkupione wszędzie w Zarze, nie można ich dostać, naprawdę, no jest po prostu taki szał. Ja myślałam na początku, żeby kupić tą mniejszą pojemność, ale stwierdziłam, że ta cena nie jest wygórowana, 18 funtów, przepraszam, za tutaj tą butelkę opisaną jako bardzo sensualną, kiedy sensuality, czyli ta uwodzicielska przychodzi do głosu i jest to taki bukiet właśnie jaśminowy z takim dotykiem owocowym. Tutaj ja przeczytałam w nutach różnych, ale pokażę Wam może najpierw buteleczkę. To wygląda tak. Czyli da bardzo duża pojemność. Ja wiem, że ten bottom line, ten dno jest tutaj, słuchajcie, bardzo rozbudowane, ale piękna buteleczka i słuchajcie, tak jak szukałam sobie tu w nutach głównych, nie za dużo jest tu powiedziane, ale że są to perfumy piramidowe i tutaj ta piramida, przepraszam, zapachowa pokazuje, że jest kwiat pomarańczy, jest tutaj bursztynowa taka nuta i evernyl. Ja sobie patrzyłam właśnie, co ten evernyl sobą jakby sugeruje. Słuchajcie, jest to taka odmiana syntetyczna mchu, czyli taki zapach trochę drzewny, woody i taki imitujący troszkę, być może powiedziała, skórzane nuty. I byłam bardzo ciekawa, słuchajcie, ja tak jak powiedziałam, wąchałam Baccarat wielokrotnie. Teraz jakby na nowo, patrząc na ten hype, chciałabym mieć w swoim posiadaniu i pewnie je będę miała, no ale w związku z tym, że wąchałam je na tydzień w perfumerii, więc jako takie obycie mam i postanowiłam kupić właśnie te perfumy Red Temptation by Zara, żeby porównać tak naprawdę, co jest grane. A no i tak chyba powinien nazywać się ten odcinek, a więc co jest grane. Słuchajcie, w Baccarat Corcusiana te perfumy są bardziej rozbudowane. Ja już tu posiłkując się właśnie tymi nutami, Wy pewnie wiecie lepiej. Mianowicie główne nuty to był szafron. On jest bardzo ekskluzywnym składnikiem zarówno w kremach, tutaj w skincare właśnie, jak i też w perfumach. To jest bardzo, bardzo ekskluzywny składnik i bardzo trudny do zdobycia, a być może trudny do zdobycia też i cenowo. Jest jaśmin, słuchajcie, nuty takie drzewa bursztynowego, amberwood i następne żywice plus cedr,
Słuchajcie, ten cedr dla mnie był niewyczuwalny nigdy tutaj w Bakara, dlatego się tak troszeczkę tu potknęłam, ale powiem Wam szczerze, przepraszam, trochę mnie po tych zapachach może tutaj w nosie smyra, że wydaje mi się, że to jest świetny zakup dla osób właśnie, które nie chcą wydać tutaj 150 funtów, tyle pieniędzy na kokosiana. Ale powiem Wam szczerze, ja sobie tu psiknę ten zapach, jak na takie pieniądze, tak krótko skwituję, jest to świetny zapach. Ja Wam powiem tak, moje pierwsze oczekiwanie, ja nie miałam dużych oczekiwań, jeśli chodzi o ten zapach Reputation Zary, uważałam, że nie spodziewać się tu za dużo, to jest najlepsze podejście, ale jestem, powiem Wam, zachwycona i powiem Wam dlaczego. Oczywiście zapach Bakara jest zapachem bardziej rozbudowanym, nie jest zapachem płaskim, jest bardzo bogatym, esencjonalnym i bym powiedziała nie do popicia, jeśli chodzi o taką klasykę, czyli taką świadomość, że macie coś dobrego, coś zbudowanego na niezwykłych tutaj składnikach, z pięknym połączeniem właśnie takim zmysłowym, bardzo kobiecym, z seksapilem i niezwykle wyrafinowanym, bo te perfumy wydają się pozornie bardzo słodkie, takie kandyzowane, ale nie są, więc to są perfumy przepiękne, przepiękna buteleczka i w ogóle to jest kwintesencja perfum. Perfumy Zary oczywiście za te 18 funtów nie, jest na pewno zapachem bardziej takim płaskim. Ja bym nie powiedziała, że jest nim, jest ta zmysłowość oddana za takie pieniądze, to jest niezwykłe, fajne połączenie właśnie, ale jest to coś takiego, bym powiedziała, bardziej płaskiego, nie takiego dynamicznego i żyjącego, jak właśnie jest to u kurkuźniana, Bakara. Ja sobie wącham, powiem Wam tak, przy pierwszym właśnie takim niuchnięciu ten zapach wydaje się taki sztuczny. Sztuczny, on jest cukierkowy, jest taki właśnie kandyzowany, natomiast po paru jakby tak minutach, a nawet po chwilę przerwać, ze względu na to, że było bardzo duże nasłonecznienie i w końcu sama tutaj oślepiłam siebie. Więc tak jak tu powiedziałam o tym zapachu, na początku on jest bardzo taki płaski, bardzo kandyzowany i bym powiedziała, nie odczuwamy tego głębokiego dna i tak to jest z nim jest. Natomiast ja poczekałam gdzieś z pół godziny, tak do 20 minut i rzeczywiście, słuchajcie, powiem Wam, niezwykle, może nie jest to jakaś bardzo szlachetny zapach i oczywiście nigdy nie będzie klasyfikowany tak wysoko jak właśnie Bakara, ale jest bardzo zainteresowana, dlatego że on się później rozwija i jest rzeczywiście bardzo, bardzo podobnym zapachem w tej swojej słodkości, właśnie w tej sobie gdzieś tam drzewności takiej podbudowanej. No i jak za takie pieniądze, ja uważam, że to jest niezwykle dobry zakup. Ja, słuchajcie, miałam taką przygodę, może Wam tu opowiem, że w związku z tym, że no tak jak Wam powiedziałam, jest hype na ten zapach i generalnie wszystkie blogerki, vlogerki, influencerki go mają. Ciężko jest dostać, ale po prostu ta różnica na osobie czasem jest bardzo płynna i pamiętam, zaczepiłam jedną tutaj osobę, która była w sklepie, bo pachniała właśnie tak a la Bakara i do niej właśnie się pytam, czy używa Bakara, bo piękny zapach. Ona tam tak na mnie dziwnie spojrzała, chyba nie wiedziała, o co mi dokładnie chodzi. Mówi, wydaje mi się, że nie chciała się po prostu przyznać, że używa Zary, bo na pewno używała tego ekwiwalentu ze względu na to, że tak jak mówię, Bakara jest bardziej głębokim zapachem, takim bardzo szlachetnym i podbudowanym z tym drugim dnem i jest na pewno, jakby to określić, bardziej szlachetny i no, pełen takich walorów dobrych perfum, jeśli mogę tak powiedzieć, bo ciężko tu określić, na czym to polega, ale to wychodzi ze składników i z tego rozbudowania i z tej całej piramidy zapachowej. Także mówię, ja odkąd ten zapach wyszedł i zrobił się właśnie taki szum wokół tego zapachu, ja chciałam bardzo go poznać. Mówię, za te pieniądze to jest bardzo mały wydatek.
No, warto mieć w swojej kolekcji. Ja Wam powiem w ogóle, jak tak rozmawiałam z koleżankami, właśnie uważam, że Zara robi bardzo dobre zapachy. Niektóre, jeśli nie stać nas albo nie chcemy wydać za dużych pieniędzy, warto mieć w swojej kolekcji, tak jak na przykład stoi tu Jo Malone za kolekcją perfum niektórych w Zarze. Czemu nie? Tym bardziej, że spotkam się ze zdaniem, że te zapachy z Zary są bardziej trwałe niż zapachy Jo Malone, które stworzyła Jo Malone właśnie dla swojej firmy. Słuchajcie, powiedzcie mi koniecznie, co Wy myślicie o tym zapachu, czy macie właśnie, czy też jest taki szał i wykupienie, wykupując Zary. Natomiast ja na pewno sobie zamierzam kupić takie albo próbki, albo właśnie tu pełnowartościowy baccarat róż jeszcze raz dodatkowego przetestowania, może w takim zaciszu domowym. Ale pokażę Wam jeszcze kończąc już właśnie o tym zapachu, pokażę Wam za chwilę jeszcze jeden zapach, który trafił na moją toaletkę i jest w końcu po takim hejcie z mojej strony, z mojej kolekcji. Będzie tu mowa o zapachu. Ja mam Atomizer, bo nie śmiałam kupić tej wyrafinowanej dużej butelki, a mianowicie Eau de Soleil Blanc. Tutaj nie mam w wodzie toaletowej, więc ona jest troszeczkę delikatniejsza. Słuchajcie, to jest zapach Toma Forda z takiej Brief Collection. Słuchajcie, tak to wygląda ten atomizer. A słuchajcie, to ja chyba kupiłam, bo do tego są, słuchajcie, możecie kupić taką piękną obudowę, piękną białą obudowę i wtedy macie taką super kolekcję. A muszę zainteresować się właśnie, dlaczego nie kupić z tą obudową. To jest piękny, solarny zapach, słuchajcie, z 2016 roku. Specjalna edycja właśnie tutaj Tom Forda. O, miała to być kwintesencja właśnie takiej luksusowości, cały czas łapanie tego słońca, jakaś taka prywatna wyspa i luksusowy taki status życia z pistacją, słuchajcie, z bergamotką, z tuberozą, z jaśminem egipskim. Jest też różowy pieprz, kardamon i co dla mnie się rzuca bardzo, ten kokos jest na tyle mocny, że go wyczuwamy. Ja Wam opowiadałam, że ja psiknęłam, że ja miałam bardzo ambiwalentne, słuchajcie, stanie o tym zapachu, mianowicie ja go strasznie nie lubiłam. Lubię, słuchajcie, przeokropnie lubię Bronze Goddess tutaj z Estee Lauder, zwłaszcza w wodzie tutaj Eau de Parfum w perfumowanej, natomiast nie mogłam znieść tego zapachu. To jest taki zapach, słuchajcie, że pewne dni jego nie mogę, w pewne dni nie mogę go używać, a w pewne dni wręcz chcę go używać, więc jest taka jakby ambiwalentna postawa w kierunku tego zapachu, bo nie do końca to jest zapach taki mój 100%, ale jest to zapach, do którego mnie coraz bardziej ciągnie. Być może ten kokos gdzieś mnie tam ujmuje, to połączenie właśnie takiej specjalnej, jak to Tom Ford określił, ciągotką, właśnie takie oddanie tego solarnego jakby uroku i tej luksusowości, poszukiwanie właśnie takiej ekwiwalentności tego bogactwa życia. I słuchajcie, jest to niesamowicie taki trochę mydlany zapach na mnie, ale jak on się utleni, jest niesamowicie intensywny z tym kokosem, z tym jaśminem egipskim. Gdzieś tam właśnie też ukryte te nuty pistacjowe. Jest też buktonka, może też to. Słuchajcie, Tom Ford właśnie wypuszcza takie atomizery. Ja widziałam, że można tylko kupić obudowę. Myślałam, że przyjdzie z obudową, ale nic nie przyszło z obudową, więc muszę się tym zainteresować. I możecie sobie kolekcjonować właśnie takie 10-mililitrowe właśnie z tej Brief Collection, prywatnej kolekcji Tom Forda, coś takiego. Powiedzcie mi, czy lubicie ten zapach i właśnie też macie takie skojarzenia, że czasem go nie możecie go używać, a czasem chcecie wręcz go używać. Czy macie taki zapach? Jestem niezmiernie ciekawa, czy też tak macie. No i jestem niezmiernie ciekawa, co Wy nabyłyście w tym gorącym okresie, bo zbliża się Black Friday, więc za chwilę będą super, super, super oferty i czy macie właśnie taki bucket list, znaczy taką wish list, nie bucket list, gdzie kładziecie te perfumy, które chcecie kupić i co na niej jest. Jestem bardzo ciekawa. No i oczywiście powiedzcie mi, co myślicie o
o tym zapachu Red Temptation, czy go macie i jak Wy odczuwacie w porównaniu do Baccarat. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję serdecznie za oglądanie. Zapraszam do wszystkich tych nieśmiałych subskrybentów do oczywiście zasubskrybowania i oglądania moich starych tutaj odcinków, do polubienia, do lajkowania. Oczywiście komentujcie. Do zobaczenia, do usłyszenia w przyszłym odcinku. Pa, pa!